taka sytuacja. Mokre łapska TV. Po krótkim wprowadzeniu, jak wygląda 140 od góry, witam Państwa serdecznie. Filmik na temat planu na 140. Plan jest następujący, postaram się to pokrótce wytłumaczyć. Oczywiście plan jest inspiracją tej magicznej książeczki zielonej, którą zakupiłem niedawno, Diana Wolsted. I przeczytałem tą książkę dwu albo i trzykrotnie. Jeszcze do paru rozdziałów będę wracał. Dokładnie tak było napisane na tyle. Słuchajcie, no książka napisana przez naukowca. Tak, pani Diana jest mikrobiologiem w tej chwili na usługach rządu Stanów Zjednoczonych. Ja się wolę nawet nie zastanawiać, nad czym pani Diana Wolsted może pracować sobie obecnie, ale to zostawmy. Natomiast oczarowany tą książką. Książka, jak mówiłem, nie należy do najłatwiejszych. No jeżeli naukowiec pisze książeczkę, to żeby skały srały, naukowiec zawsze będzie naukowcem i w pewnych aspektach, w pewnych rozdziałach trochę zwykły człowiek nad tym nie nadąża. No dowiedziałem się, bardzo mi się ta książka podoba, bo zwykle czy dorywam jakąś książkę akwarystyczną, no to czytam zwykle o tym, o czym już w teorii dawno sam wiem. I brakuje takich książek tak naprawdę, takich, kurczę, żeby naprawdę dobrze wytłumaczyć pewne niuanse, które my, akwaryści, już tacy troszeczkę bardziej zaawansowani, już znamy, wiemy, natomiast nie wszystko jest potwierdzone. Brakuje trochę takich książek, co gromadzą na przykład fora internetowe i takie zakątki jak mokre łapska czasami. No dobra. Wyleciała z akwarium kaskadówka. Zaprzestałem podmian wody 4 tygodnie temu. Są same dolewki. Wyleciało CO2 oraz przestałem wyrzucać przez jakieś 4 tygodnie pistie i rośliny pływające. No i na załączonym obrazku widać, co pistia robi, jak się ją przestaje wyrzucać co tydzień. Dosyć pistia lubi szybko rosnąć. Zrobił się trawnik powierzchniowy. Tak czy siak ryby uwielbiają, ogryzek bardzo mu się to podoba, tak samo górami wyleczył się z choroby psychicznej i przestał stać, chować się w jednym miejscu, tylko troszkę zaczął pływać. No może się tutaj troszkę popokazuje, zresztą się pokazuje. Low tech, absolutnie low tech. Prowadzę w tym momencie już dwa hajteki i ewidentnie mam ochotę prowadzenia założenia sobie akwarium low-tech. Akwarium, w którym nie będę robił nic w oparciu o założenia Diany Wolsted. Chociaż kilka założeń Diany Wolsted niestety zgwałcę, z racji na to, że na przykład Diana Wolsted podaje, że najlepiej filtracja, to najlepiej to, żeby ona sobie tam pompowała, żeby sobie cyrkulowała wodą. Natomiast żeby nie było w niej za wiele filtracji biologicznej. Chodzi tutaj o nitryfikację i denitryfikację i równowagę tych dwóch procesów w akwarium, które radzi sobie samo. Dlatego będą ampułki w tym akwarium, będą będą dosyć rzadkie podmiany wody, raczej dolewki, będzie bardzo ograniczona filtracja biologiczna, aczkolwiek nie do końca. Kubeł zostaje. Dalej co będzie? Będzie w ogóle niewiele robione przy tym akwarium. Roślinki będą dosyć twarde, siermiężne i tutaj znowu objawi się moja wielka miłość do anubiasów. Otóż wpadłem sobie na pomysł, żeby zrobić coś a la trawnik z anubiasów. Jeżeli nie uda mi się dorwać anubiasa petit, to zrobię to znany. Po prostu. A zresztą, no to generalnie o aquascapingu to mówił nie będę, bo tutaj pewnie aquascaping to się stworzy sam. Natomiast na pewno chciałem po prawej stronie zrobić taką wiechę z różnych typów roślin, ale w większości z mikrozoriów. Po lewej dać upust kryptokorynom, bo brakuje mi kryptokoryn ostatnio. Chociaż widać tutaj moje venti całkiem nieźle się mają. No i cóż, no akwarium bez CO2, bez nawożenia jakiegokolwiek od miesiąca.
Tragedii nie widzę. Ludwigia wyrasta sobie nad powierzchnię. Chciałem też pokazać tą pistię, bo muszę tego tutaj troszeczkę za chwilę wyrzucić, a fajnie to wygląda, podoba mi się. Także będzie to low tech. Muszę się tutaj jeszcze przyznać, że przez moment było, kurczę, zachwianie dogmatów akwarystycznych moich, bo pewnego wieczora z pewnymi tutaj kolegami zaczęliśmy się gapić w takie akwaria śmieciowe, ja je nazywam, to znaczy w biotopy. Według mnie akwaria biotopowe nie powinny się nazywać biotopowe, tylko... Znaczy, akwaria typu biotop to jest taki akwaskejperski raczej zamysł, moim zdaniem, aniżeli odtworzenie środowiska naturalnego. No bo żeby dokładnie otworzyć środowisko naturalne, no to gdzie w Azji liście dębu, tak? Albo w Amazonii. Trzeba by wrzucić naprawdę rośliny stamtąd, korzenie stamtąd, rośliny stamtąd i jeszcze najlepiej uzyskać parametry wody biotopowe. Ale o co mi chodziło? O mało co, nie dałem się tutaj skusić. Przez dwa dni miałem straszny dylemat. Przez dwa dni naprawdę myślałem, że pojawi się tu piasek, dużo korzeni, brązowa woda jak herbatka, masa liści, ryby te same, które planuję, czyli neony oraz jakaś pielęgniczka amazońska. No i chciałem... Właściwie o mało co nie sprezentowałbym samemu sobie jakiejś zupełnie innego odgałęzienia akwarystycznego niż do tej pory uprawiam, przynajmniej na czas, kiedy robię mokre łapska. No ale niestety low-tech wygrał. Wygrało po tym wszystkim czytanie książeczki Diane Wolstead. I będę się bardzo starał zrobić akwarium roślinne przy pomocy sposobów 100% naturalnych. Zero nawożenia, zero jakiegoś karbo, zero CO2. I zobaczymy, czy się mi to uda, czy nie. Kiedyś w domu wszyscy mieliśmy low-techy, ale wtedy jeszcze nie było takiego pojęcia low-tech, bo nie było innej możliwości, żeby mieć tylko low-techy. Podłoże nie jestem żadną tajemnicą. Ziemia ogrodowa, trochę kulek gliniano-torfowych, troszkę keramzytu w tym wszystkim, chociaż o strefy beztlenowe jakoś niespecjalnie się martwię. No ale już będzie. Żadnych jakichś takich cudacznych dodatków do tego już chyba nie będę dawał. Żwir na to, jako że posiadam stary żwir jeszcze z rozwalonego 200, natomiast stoi we wiadrach na zewnątrz, jest wymieszane z tetrą, jest wymieszane z ziemią. Nie chcę mi się tego odsiewać, postanowiłem kupić. Też czarny, ale coś na pograniczu, no spodobało mi się to ostatnio, coś na pograniczu, jeszcze nie piasek, a już nie żwir. Gradacja gdzieś tak z milimetr, 2 milimetry. Zobaczyłem to w sklepie niedawno, muszę po to po prostu podjechać i kupić. Jedyne co jeszcze jakieś tam zgwałcenie zasad Diane Wolstead na pewno, już tutaj widać w lewym rogu, jest skimmer, nie znoszę kożucha, po prostu nie znoszę, więc skimmer sobie tam będzie. Filtracja lekko ograniczona biologiczna, jak mówiłem, albo jeszcze. Dużo mechaniki we fluwalu kubełku. Jeden tylko koszyczek będzie z keramzytem bądź ceramiką. Większego znaczenia to nie będzie miało. Łodygowce, czy zostaną w tym akwarium? Nie wiem. Chciałbym tutaj sporo mikrozorium, trzech rodzajów, tego pteropusa po lewej, tego narrow i jeszcze tego, którego nazwy nie znam, tego pośredniego. Także to będę musiał dokupić. Będę musiał dokupić sobie anubiaski, bo one są twarde i mocne i dają radę. Może Ludwigia zostanie, może Lyrata zostanie. Zostanie chyba troszeczkę nużańca, dlatego że nużaniec 220 za jakiś czas chyba wyleci. Tak mi się coś wydaje. Co do kabomby nie wiem, ale jak mówiłem kiedyś, jej nie lubię, ale rośnie tutaj świetnie w tym akwarium. No i zobaczymy, co się będzie z tego, co się urodzi. A na koniec jeszcze, ryby.
Na pewno zostaną te zwinniczki, może jakieś 4 sztuki do nich dokupię, więc będzie jedna ławica. Ogryzek stąd wyleci górami, zobaczymy. Jeżeli górami wyleci, to wpadną jeszcze krewetki i na pewno będzie jakieś statko około, nie wiem, 25 sztuk może neonów, albo czerwonych, albo simulans. Zobaczymy, jakie ładniejsze uda mi się znaleźć. Jako kontrast do tych dwóch ławic na pewno będzie jakaś pielęgniczka, albo Ramireza, albo Apistogramma, ale jaka Apistogramma, to nie wiem. Też to zależy od tego, jakie uda mi się gdzieś ładne wyczaić. Przyznam szczerze, że bardzo podoba mi się Apistogramma Agassizii. Także, moi drodzy, lotek roślinny mimo wszystko wygrał na w starciu z ogromną pokusą moją zrobienia czegoś w rodzaju śmieciówki biotopu. Czegoś w rodzaju Blackwater, coś, takie coś chciałem. Ale mimo wszystko akwarystyka roślinna jeszcze tak ryje mi beret, jeszcze tyle bym chciał sobie zobaczyć, sprawdzić na własne oczy, że mimo wszystko akwarystyka roślinna tutaj wygrała. Światło, na sam koniec muszę się spieszyć, bo mi zaraz utnie. Panel zostaje, który jest, dlatego że on generuje pół wata, dokładnie pół wata na litr w tym akwarium. Przy odrobinie, no w tym momencie, przy tych pistiach, jak one sobie tutaj wiszą, podejrzewam, że tego światła jest w tym momencie 0,3 albo i mniej. Także muszę tego troszkę usunąć. Ja jestem całkiem podjarany na akwarium, które w końcu zrobię i o ile ono będzie sobie jakoś działać, to stanie się substytutem mojego byłego poligoniaka, czyli po prostu będzie sobie stać i cieszyć moje oko, pracować sobie samemu, ja nie będę się tutaj wcinał. Na koniec jeszcze mój kolega laik tutaj wszedł i tak tutaj gadka, 10 minut i on mówi, no dobra, ale co tu się zmieni? Ja mówię, no tutaj tak będzie to, tutaj podłoże, nie, roślinę. Mówi, aha, czyli żwiru nasypiesz. I będzie wszystko tak samo. No, właściwie stwierdziłem, że tak. No laik ogarnął moją pasję akwarystyczną do wypowiedzi typu nasypał żwiru i koniec zmian. Mokre łapska, siema.